Zaczynamy cotygodniowe technologiczne podsumowanie tygodnia. Na początek o promocji w Biedronce, która dotyczy tabletu, a właściwie to jest laptop, albo inaczej, urządzenie 2 w 1. Jeśli do 28 maja skusicie się zakupić Kiano Intellect X3D w sieci sklepów z logo Biedronki, to zapłacicie za tę hybrydę 499 zł, czyli stówkę mniej niż cena rynkowa. Zanim jednak popadniecie w hura optymizm, to sprawdźcie dokładnie specyfikację tej propozycji, bo to ona nie urywa, ale ustalmy coś. Za 499 zł to nie kupicie nawet dobrego smartfona. I żeby potem nie było. Za to od Tesli możecie kupić solarne dachówki, na które Elon Musk daje dożywotnią gwarancję. Niestety ich cena do najniższych nie należy, ponieważ za pokrycie 280 m2 trzeba zapłacić około 65 tysięcy dolarów. Ale jak to mówią, luksus kosztuje. Na pytanie, czy z tego luksusu będą mogli skorzystać Europejczycy, czytaj Polacy, odpowiedź brzmi tak. Ale najpierw po dachówki sięgną mieszkańcy Stanów Zjednoczonych. Instalacje pierwszych rozpoczną się w czerwcu 2017 roku. W ofercie znajdą się 4 typy dachówek, które mają pasować do różnych domów i gustów właścicieli. Wygląda na to, że solarny nie tylko musi być dach, o czym świadczy kampania crowdfundingowa Solar Gaps, czyli solarnych żaluzji. I biorąc pod uwagę tempo zbiórki, to istnieje duża szansa, że ten projekt zostanie sfinansowany. Z pewnością podobnie myślą twórcy Solar Gaps, według których ich konstrukcja jest w stanie generować od 100 do 150 W energii na każdy metr kwadratowy żaluzji, gdy te zostaną zamontowane na zewnątrz okna, i od 50 do 100 W w przypadku montażu wewnątrz pomieszczenia. Żaluzje nie tylko produkują prąd elektryczny, ale i oferują chłód w mieszkaniu, gdy na dworze jest naprawdę ciepło. So I just got done walking. Jedni lubią minimalizm, a inni wręcz przeciwnie. Jeśli należycie do tej pierwszej grupy, to mam dla Was propozycję, a reszta niech żałuje. Grubość 4 mm, waga niespełna 39 gramów, design jak dla mnie mistrzostwo świata. Lightphone to propozycja dla tych, którzy telefonu używają wyłącznie do rozmów, co oznacza brak SMS-ów, internetu i multimediów. Urządzenie umożliwia przekierowanie połączeń z innych smartfonów. Jak dla mnie jedynym mankamentem Lightphone'a jest możliwość zapisywania w pamięci telefonu wyłącznie 9 numerów. No, zdecydowanie za mało. Niemniej, pomysł ciekawy. Z czystej ludzkiej ciekawości zapraszam Was również na codzienne odwiedzanie kanału Technikalia TV oraz oczywiście do subskrybowania.